Oczywiście po raz kolejny, bezpośrednio po tym tak zwanym dorosłym, my to tak nazywamy, festiwalu, czyli 22 edycji jesiennego festiwalu, trzecia edycja mini festiwalu teatralnego. Cztery przedstawienia dla dzieci, ale również i dla ich opiekunów, dla dorosłych. Generalnie można powiedzieć, to są przedstawienia familijne, w których nie tylko dzieci mogą wziąć udział jako widzowie, ale i dorośli. Ponieważ tak dobieramy repertuar tego festiwalu, żeby dorosły mógł przeżyć emocje na tych przedstawieniach. Ale no, któż z nas dorosłych nie lubi przedstawień czy bajek dla dzieci, prawda? Dlatego też zapraszamy na cztery fantastyczne przedstawienia od 18 października do 21. Przed południem spektakle dla grup zorganizowanych, dla szkół, przedszkoli, a po południu właśnie ta część familijna, czyli dla całych rodzin. Teatr Groteska z Krakowa, też z premierowym przedstawieniem Kto pocieszy pechowego nosorożca, Rabcio z Rabki Zdroju z Brzydkim Kaczątkiem do nas przyjedzie, też jedną z ostatnich swoich premier. Nasze dzieci i młodzież z grupy teatralnej Cudoki Szuroki pokaże po raz kolejny na scenie Śpiącą Królewnę. I wreszcie na koniec tego mini festiwalu Kopciuszek, ale Kopciuszek bardzo oryginalny, ponieważ jest to wersja no, znanej bajki, baśni braci Grimm, taka wersja baletowa, przygotowana przez Teatr Tańca Współczesnego Tendi z Chorzowa, więc myślę, że to też będzie bardzo interesujące przedstawienie, piękne, pełne kolorów, świateł, muzyki, no i przede wszystkim tańca, ruchu, bo w takiej konwencji ono jest przygotowane. I ten festiwal dopełni, myślę, że to sądeckie święto teatru, po raz 22 festiwal dla dorosłych, po raz trzeci festiwal dla dzieci i też dla dorosłych, nie będziemy tego już, myślę, rozdzielać, tylko oczywiście tematyka tych przedstawień w mini festiwalu no, jest nieco inna niż tego festiwalu dla dorosłych. Możecie oczywiście Państwo śledzić cały program na stronie festiwalowej www.jft.nowysacz.pl. I też oczywiście na stronach internetowych, na portalach, chociażby Sądeczanina Info, który jest jednym z patronów medialnych naszej imprezy. Zapraszam Państwa w imieniu organizatorów, czyli Miejskiego Ośrodka Kultury, Stowarzyszenia Animatorów Kultury, no i oczywiście naszego Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barbackiego na ten festiwal. Zapraszam również w imieniu patronów, ponieważ chciałbym dodać na zakończenie, że patronami naszej imprezy, naszego święta teatru są w tym roku wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego pan Jarosław Sellin, no i tak jak co roku prezydent miasta Nowego Sącza pan Ryszard Nowak.